chyba nie mamy takiej drugiej. Teraz trzeba tego sprzedać. Uważaj na stopy, bo to wiesz, żarówkę to chropne. Alita, wycofaj się. Co ja może zrobić? Drugą kawę, kochanie, masz ochotę na kawę? Trzeba sprzątać już cały grajdą z lekarstwami. Już Mikołaj nie dostaje żadnych lekarstw, a one dalej tu stoją, więc muszę zrobić porządek w lekarstwach i to ogarnąć. O, rzesz to. Kochanie, mam wrażenie, że my dzisiaj niczym nie powinniśmy ruszać. I super, podoba mi się. Nie widać tego kabla tam? Nie. Jak się gdzieś świecisz, to nie wiem. Nic tu nie widzę. Ściana jest beznadziejna. Wszystko na niej widać, nie? Tragedia. W życiu nigdy więcej. Już myślimy nawet nad przemalowaniem tego zielonego, bo nas denerwuje. Tak samo wygląda właśnie pod lustrem, tym, które tam jest. Też jak się tylko myje lustro, trzeba je trzymać, bo ono jak się rusza, to rysuje wszystko. No tragedia, nie? Jest lampka. Też mam z dalsza. Bo tam jest bałagan jeszcze, ale. Taran. Teraz fajnie świeci. Fajnie świeci. Fajnie to wygląda i też nawiązuje do całej reszty. Teraz jest super. Ale to dlatego, że mamy tutaj te żarówki ze Switchbota. No. To nagrywaliśmy wam film o Switchbocie. Najwyżej ja tą żarówkę wam podepnę, bo jej można zmieniać właśnie intensywność, kolor i tak dalej. Bo tutaj było za mocne światło, to ma być takie delikatne światło tutaj jakby gratis do tego wszystkiego, bo nie mamy okna na półpiętrze i to jest taka lipa. Tam fajnie było, gdyby było okno, bo byłoby tutaj jaśniej. No, także można sobie zmienić tutaj intensywność, można zmienić sobie kolory tej lampki, jaki kolor ma świecić, czy bardziej jasny, czy taki delikatny, żółty, czy tam taki. Można też zrobić inne kolory. Tak, może być w ogóle czerwony jakiś, tak, czy coś tam. I tak dalej. Także fajna sprawa, że można sobie wszystko podopasowywać, jak się chce, nie? Także takie smart żarówki są fajne. Myśmy mieli inne smart żarówki, ale były do bani, bo one się rozregulowywały, mrygały, cudowały, a z tymi nie ma żadnego problemu. No i one mogą działać też na czujnik ruchu, mogą działać z aplikacji, mogą działać normalnie do kontaktu, także wiele różnych możliwości w zależności jak potrzebujecie ją dopasować, tak sobie możecie ją ułożyć pod siebie, no i są energooszczędne. No to też jest plus za tymi żarówkami. No my je mamy i nad stołem, no bo tam czasami chcemy, żeby było ciemniej, jaśniej. No w wielu miejscach ją mamy. Chcesz działać z muzyką, tak? Mhm. Impreza to. I wiecie, pomijać żarówki w całym domu, no nie? Spasować z muzyką i wszystkie mrygają tak samo. Szalone. Jeszcze mamy tutaj niespodziankę dla daleniosy. Dalenios, zobacz. Popatrz. Proszę. Dinozaur? O, czyli jest aprobata na dinozaura. Tak, masz dinozaura? Ogonek? Tak, cieszysz się? Cieszysz się. Ty dostałaś inną zabawkę. Krzyś daleń pokochał dinozaura.
Delia ma fazę, że będzie jadła przy Mikołajowi. A przynajmniej Mikołaj jest zainteresowany psiuszem. Tak? I zobaczcie, jak się fajnie je. Dalej czeka po prostu na kaszkę, żeby dostać. Widzisz? Dalia chce twoją kaszkę, Mikołaj. Pokaż, jak ładnie jesz. Pokaż, jak ładnie jesz. To nie jest ładnie jedzenie. No, pokaż. No to pokazał. Boże. W telewizorze jest odpalona Marta. I Mikołaj ogląda mamę w telewizorze, bo mama w telewizorze jest ciekawsza niż mama na żywo. Smutne, Mikosław. Dobra, kochanie. No jest. A co za mina? Nie kopaj nóżkami, tylko jest. Nie. A ty się popisujesz, kochanie. Patrz, co on robi. Jest. Miki. No normalnie, no. Ścinaj, Mikołaj. Ścinaj. Am. Jaka zabawa. Masz. Dziękuję, super. No. Ubziak. Am. Tata, przyjdź tu do nas i nam pomóż. Też. Bo potrzebuję, Mikołaj, twojego widoku. Wtedy ładnie mi je. Teraz musisz ładnie jeść. Pokaż tatusiowi, jak ładnie jesz. Bo mamie się nie opłaca pokazywać. Proszę. Rano dawałam Mikołajowi jedzenie. Teraz już nie ma śliniaczka, bo stwierdziłam, że to się nie opyla po prostu. Bo i tak jest cały do przebrania, więc nie chciało mi się. Ale rano Alita dostała jedzenie. Dalej się nie załapał, więc teraz dalej robi wszystko, aby załapać się na resztkę kaszki, która zostanie w kubku. A ostatnio w ogóle jemy. Mikołaj dostawał kaszkę. Cały był umywany w tej kaszce i zachciało mu się spać. I wszystko, całą ręką, normalnie w oczach, wszędzie miał tą kaszkę. Chodź do mnie. Proszę, cała twoja. A teraz my idziemy jeść kolację, bo Mikołaj zjadł, potem dostanie jeszcze tylko mleczko na noc, a my idziemy jeść. Mama! Tata? Tata! Słyszysz? Tata? No dawaj, tata! Nabrał wody w usta. O, no właśnie! O, tam leży. Co teraz? Żegnamy się. Do zobaczenia. Bye.